Witam serdecznie, moim gościem Kasper Burzak, Bastyńskowa. Witam serdecznie. Kasper, przegrywacie dzisiaj ZBD, można się było tego spodziewać, bo to mistrz. Nie chodzi mi o to, że jesteście kiepską drużyną, bo jesteście bardzo dobrą, ale wytłumacz, dlaczego przegrywać. To prawda, nasz początek naszej hali wyglądał bardzo dobrze. Pierwsze spotkania wygrywaliśmy, także powiem, z łatwością. Potem nagle zaczęło się coś sypać. Od połowy tak naprawdę polecieliśmy tylko w dół i w dół. Jeszcze raz lecieliśmy w dół i do dzisiejszego spotkania przeciwnik dzisiaj bardzo, bardzo wymagający. Pokazał charakter, oni mistrzowie, a my zagraliśmy tak naprawdę o honor. Też trzeba prawdzie powiedzieć, że brak waszego nominalnego napastnika Grzegorza Wojsława zapewne osłabiło was na szpicy, więc tutaj nie szukam was usprawiedliwienia, ale, no ale jest to taki argument naprawdę mocny. Tak, to prawda. Grzesiek potrafił wyjść jeden na jeden, wykiwać, strzelić bramkę. Bardzo fajnie mu to wychodziło. Niestety, kontuzje się często zdarzają, kolano szczeliło i niestety brak. Jakbyś mógł podsumować sezon, który dobiegł właśnie w waszym wykonaniu już do końca, 14 kolejek za wami. Gdybyś miał cofnąć czas o te 14 kolejek, z tym doświadczeniem, które rozegraliście, to co byś zmienił? Przede wszystkim wykończenie. Przede wszystkim wykończenie, tak jak mówię, i szybsze kontry. Jeżeli chodzi o drużynę, to oceniłbyś ten sezon od skali szkolnej od 1 do 6 na jaki stopień? Może 4. 4 to z takim minusem. Wiem, że drużyna ogólnie bardzo rozgoryczona faktem, że nie udało się powalczyć o awans, bo taki był też cel stawiany przez waszego kapitana. To prawda, tak było. Niestety ten ostatni, przedostatni mecz zagraliśmy w sumie dobrze. Niestety w trzech ostatnich naszych minutach bramka samobójcza padła i to przekreśliło nasze szanse do awansu. Przed nami sufiks Liga Orlika. Jak się przygotować, bo z tego co słyszę, to macie ochotę w niej wystąpić. Jak się przygotować tutaj, czy odpocząć przez ten miesiąc, czy będziecie próbować jakieś jednostki treningowe przed startem sufiks Ligi? Mamy zamiar zgrać się na jakichś Orlikach, szybkie, krótkie gierki i tak postaram się właśnie zgrać. Dziękuję za cały sezon i za wywiad. Dziękuję bardzo serdecznie.